Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą poruszyć temat, jakże ważki, istotny temat końca świata. Wszystkie religie o tym końcu świata mówią. Według chrześcijan to będzie apokalipsa, którą zapowiedział święty Jan, czterech jeźdźców apokalipsy. Judaizm mówi o Gogu i Magogu. Islam znowu też mówi o potworach, które wypiją całe zapasy wody i zjedzą całe zapasy jedzenia. Hinduiści mówią o przyjściu dostojnego Ajahnakapada, the Unborn One, według niektórych węża, według niektórych smoka, który będzie zionął ogniem i niszczył ten świat. Nawet naukowcy mówią o wielkim kolapsie czy wielkim chłodzie. Buddyści mówią, że koniec świata będzie stopniowy. Kwestia, kiedy to nastąpi i jak ten dziwny czas przetrwać. Kiedy to nastąpi? Powiedziane jest, nie znacie dnia ani godziny. Nastąpi według mnie na pewno. Według mnie ten proces już się rozpoczął. Ale nie powiem wam, czy to będzie za 2 minuty, czy to będzie za 20 lat, czy za 200 lat. Tego nikt z nas nie wie. Ale uważam, że proces końca świata już się rozpoczął. Pojawiły się między nami wilki. Nie mówię tu o takich wilkach z lasu, przy sympatycznych zwierzętach, zresztą rękami i nogami jestem za ochroną tego gatunku. Mówię o istotach, czy zgęstkach energetycznych, czy jakkolwiek to nazwiesz. Ciężko właśnie to nazwać, dlatego nazywam to wilkami, które już krążą wokół nas, wśród nas i patrzą tylko, kogo by pożreć. Już są wśród nas pająki. Tu też nie mówię o takim pająku, który sobie wije pajęczynkę w rogu twojego pokoju. Tu też mówię o istotach czy bytach energetycznych, które ciężko nazwać, łatwo je nazwać pająkami, bo wszędą sieci, sieci, w które wpadamy, w które jesteśmy wciągani, które wiążą naszą psychikę, które zmieniają nasz sposób postrzegania świata. Są już w nas, wśród nas, a może i właśnie w nas, hieny. Też nie mówię tu o sympatycznych zwierzętach. Mówię o czymś, co siedzi na naszych plecach z kłami wbitymi w nasze karki. Uniemożliwia nam swobodny ruch, uniemożliwia nam swobodne postrzeganie świata. Zresztą widzisz, co się dzieje na tym świecie. Jeżeli to wszystko przeanalizujesz, widzisz, że idzie to do destrukcji, tak jakby ktoś usilnie i specjalnie próbował coś tutaj pozmieniać, coś rozczłonkować, zniszczyć jedność, zniszczyć to wszystko, czym żyjemy. Idzie do tego. Ale cóż, kiedy to będzie, tego nie wiem. Wiem i powiem ci, jak wyjść z tego okresu zwycięsko, jak przetrwać, jak się nie dać pokonać, jak się nie dać stłamsić. Mamy potężną broń. Twój Bóg, niezależnie za kogo go uważasz, czy to będzie Jezus, czy to będzie Bóg Ojciec, czy to będzie Allah, czy Shiva, Wisznu, Budda, nieważne. Zresztą Budda nie jest Bogiem według wierzeń buddystów. Nieważne, jak to nazwiesz, może to Matka Ziemia. Teraz nie czas na rozdzielanie się, czas, aby ludzie się połączyli w walce. Twój Bóg dał ci potężną broń. To jest ognisty miecz prawdy. To jest broń, która jest w stanie pokonać wszystko. Jeżeli będziesz walczyć jakąkolwiek inną bronią, twój przeciwnik jest w stanie ci ją wyrwać i użyć jej przeciwko tobie. Jeżeli walczysz za pomocą prawdy,
Nikt nie może ci jej zabrać. Prawda jest jedna i działa tylko w jednym kierunku. I prawda, cokolwiek by ci nie wmawiali, cokolwiek by nie było wokół, prawda jest niezwyciężona. Jest ognistym mieczem, którym możesz walczyć z tym, co się dzieje. Często chowamy ten miecz. Dlaczego tak się dzieje? Może myślimy, że jeżeli nie pokażemy, że jesteśmy nieuzbrojeni, to nas nic nie zaatakuje. To nie jest tak. Zaatakuje. Zaatakuje prędzej czy później i to zaatakuje wzmocnione, jeszcze silniejszy niż jest w tej chwili. Więc ten miecz prawdy nieś przed sobą. Dumnie nieś przed sobą ognisty miecz prawdy i walcz. Walcz tą prawdą z tym wszystkim, co się dzieje. Powiedziane jest, prawda was wyzwoli. Nie tylko nas wyzwoli. Prawda również pozwala zwyciężać. Prawdy nie da się pokonać. Nie wiem, jakby nie zakłamywali świata. Nie wiem, jakby wmawiali ludziom, że kłamstwo stało się nową prawdą. To nie jest tak. Prawda jest, prawda się nie rodzi, prawda nie umiera. Ta prawda jest twoim ognistym mieczem, twoim orężem w walce. Dodatkowo masz potężną, wielką tarczę. Będą ci wmawiać, ta tarcza jest za ciężka dla ciebie. Będą ci wmawiać, nawet przecież nie umiesz się tą tarczą posługiwać. Dlaczego? Dlatego, żeby zmusić cię do odrzucenia tarczy, żeby łatwiej cię zaatakować. Tak, na początku być może nie bardzo umiemy się tą tarczą posługiwać, ale tym bardziej trzeba trenować posługiwanie się tą tarczą, aby w momencie próby móc się zasłonić. Cóż, czymże jest ta tarcza? Ta tarcza to jest miłosierdzie. Miłosierdzie, współczucie, które każdy z nas w sobie ma, wydobyte na zewnątrz, chroni nas przed wpływami zewnętrznego świata, chroni nas przed całym paskudztwem, jakie mogą na nas rzucić. Pomyśl sobie, jeżeli tfu, by nigdy tak nie było, twoje dziecko ciężko zachoruje, jeżeli wiezisz je do szpitala, czy w tym momencie myślisz o tym, że szef na ciebie nawrzeszczał? Czy w tym momencie myślisz sobie, że przepłaciłeś 23 zł za ten model telefonu? Czy jest istotne dla ciebie cokolwiek oprócz twojego miłosierdzia, oprócz twojego współczucia, oprócz tego, że wieziesz to dziecko do szpitala? Poprzez miłosierdzie możesz odrzucić wszelkie zło, wszelką butaforię, wszystko to, co usiłują cię wmówić, czym usiłują cię spętać. W momencie, kiedy okazujesz współczucie, kiedy kierujesz się miłosierdziem, tarcza cię broni. Nikt i nic nie ma do ciebie dostępu. Jest jeszcze trzecia. Trzecia broń, nadpotężniejsza. Najpotężniejsza, niezwyciężona broń. Nazwałbym ją nawet bombą atomową. To nie jest twoja własność. To jest nasza wspólna bomba atomowa, zawieszona gdzieś pomiędzy światem widzialnym a niewidzialnym, materialnym a niematerialnym, pomiędzy światem realnym i widzialnym. To jest nasza wspólna bomba atomowa. I każdy ma w sobie głęboko zaryty kod do jej odpalenia. Będą nam mątać w głowach. Będą nam zacierać ścieżki. Będą odwracać naszą uwagę. Robić wszystko, abyśmy tylko zapomnieli, jak używa się tego kodu do odpalenia bomby atomowej, bo jest to bomba, która zniszczy całe zło, która jest w stanie zniszczyć wszelkie kłamstwo, wszelką obłudę, wszelką podłość, która jest w stanie pokonać naszych wrogów. Ale nie uda im się. Ten kod jest w nas głęboko zaryty. Kod do odpalenia najpotężniejszej broni. Wiesz, jaki to jest kod? Powiem ci. Bezwzględna, bezwarunkowa, bezkondycyjna, wszechogarniająca miłość do każdego stworzenia. Każdy ma w sobie to. Każdy z nas w sobie nosi tą miłość. Tylko życie, okoliczności, często wpływy zewnętrzne uniemożliwiły nam dojście do niej. Wróć
do tej miłości. Nie mówię tu o miłości między kobietą a mężczyzną, nie mówię nawet o miłości rodziców do dzieci czy dzieci do rodziców. Tu chodzi o pełną, bezkondycyjną, bez żadnych warunków miłość do każdej istoty. Ciężko to może na początku w sobie wykrzesać, ale możesz zacząć od jednej istoty, kilku, coraz więcej. Trenuj się w tym. Trenuj się w tym, w tej miłości, bo kiedy przyjdzie godzina próby, to może właśnie od ciebie będzie zależało, czy ta wszechpotężna broń zostanie użyta i czy pozwoli pokonać całe zło. Ucz się od mniejszych stworzeń, teoretycznie mniejszych. Zobacz, jak pies kocha swojego właściciela. Możesz mu zrobić cokolwiek, a on i tak za chwilę jest w stanie rzucić się za tobą w ogień. Zobacz przywiązanie tych zwierząt, ich właśnie bezkondycyjną miłość. To właśnie o taką miłość mi chodzi. Jeżeli będziesz w stanie ją w sobie wykrzesać, jeżeli coraz więcej ludzi będzie w stanie z siebie wykrzesać tą wielką, bezkondycyjną, totalną miłość, w momencie próby będziemy mogli odpalić naszą najpotężniejszą broń, zniszczyć zło, zakłamanie, podłość, okrucieństwo, zniszczyć to, co wszystkim nam zagraża, co coraz gęściej krąży wokół nas. A więc nieś dumnie przed sobą swój ognisty miecz prawdy, trenuj się w użyciu tarczy i bądź w pogotowiu do odpalenia naszej najpotężniejszej broni. Tyle na dzisiaj. Zapraszam cię oczywiście też do obejrzenia innych moich filmów, może tam nie na wszystkich aż tak poważnie, na niektórych nawet całkiem lekko. Oczywiście też jak najbardziej. Zasubskrybuj mój kanał. To warto. Przemyśl to, co powiedziałem. Do zobaczenia.